Kochani, cieszę się, że możemy dzisiaj wspólnie razem rozważać Słowo, że ja mogę dzisiaj usłużyć Wam tym, co mam na sercu, tym, co zostałem w pewnym momencie kiedyś już wyposażony przez Pana Boga i chciałbym dzisiaj się w tym podzielić. Wiecie dobrze, że bardzo głęboko w moim sercu, w moich myślach, rozważaniach, moich usługach jest temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa i znaków, które na to wskazują. Ja o tym gdzieniegdzie i bardzo często również tutaj zwiastuję na ten temat. A dzisiaj chciałbym z Wami pobiec do pewnego tematu, który jest z tym bardzo związany. I uważam, że powinniśmy się dzisiaj skupić na tym temacie. I chciałbym na sam początek otworzyć wspólnie razem z Wami Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, aby tak zgrabnie przejść, abyśmy wiedzieli, o czym będziemy mówić. Ten fragment nas do tego wprowadzi, tak bardzo płynnie. To jest 17 rozdział, 26 do 30 wiersza. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 26-30. Ja bardzo proszę, abyśmy śledzili wszystkie wersety. Dzisiaj podczas tego rozważania będzie ich troszkę, a to są tematy bardzo głębokie. Warto ciągle mieć oko na to, co jest tam napisane. Kochani, 17 rozdział, 26 wiersz. Jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop. I wszyscy zginęli. Kochani, tu się na chwilkę zatrzymam. Wiecie, znacie ten temat potopu i temat czasów Noego. Od czasu do czasu o nim wspominam. Jest to bardzo wyjątkowy temat. Myślę, że ciągle dla nas tajemniczy i do końca będzie zawsze posiadał pewną taką nutę tajemniczości, dlatego że to są czasy, które przykryła bezpowrotnie woda, ziemia, cały ten muł, który unosił się. Wiele z tych tematów, tej historii dopiero gdzieś nam się odkopują, gdzieś, jeśli tylko jest to możliwe. Niemniej jednak zawsze pozostanie dla nas tajemniczy. Ale tutaj chciałbym pobiec do tematu, który działo się, czy do wydarzeń, które działy się już po potopie, a więc stosunkowo niedawno, jeśli można tak to nazwać. I czytamy, że w 28 wierszu podobnie było za dni Lota, więc Pan Jezus mówi, że wcale wody potopu wiele nie zmieniły. Podobnie było również i później. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, aż w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wszyscy zginęli. A więc bardzo podobne dwie historie, choć oddzielone wielkim kataklizmem, to jednak coś z tego zostało zarówno przed potopem, jak i po potopie. Ludzie funkcjonowali dokładnie tak samo. Kochani, cały ten fragment jest bardzo wyjątkowy i wiele można o tym mówić, ponieważ ten fragment nie mówi tylko i wyłącznie o karze, nie mówi tylko i wyłącznie o gniewie, o całkowitej destrukcji, jak tutaj jest napisane, wszyscy zginęli zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, ale mówi też o ratunku, który Bóg zgotował. Czy widzicie, że zarówno w pierwszej historii, jak i w drugiej ktoś jest uratowany, ktoś jest wybawiony. W pierwszej kolejności czytamy z historii o Noem, że Noe zyskał łaskę w oczach Bożych, prawda? Został wyratowany, dlatego że zyskał łaskę w oczach Bożych. Później tak samo i Lot. To wszystko zmierza do pewnego celu, do którego wszyscy biegniemy. Do powtórnego przyjścia Pana Jezusa, do momentu, kiedy Pan Jezus w końcu przyjdzie i podobnie rzeczy będą miały miejsce. Nastąpi Boży gniew, który wylany zostanie na ziemię, ale też i z tego gniewu ktoś zostanie wyratowany, tak jak w tych przypadkach. Kochani, dzisiaj chcę mówić o czasach Lota. Bardzo szczegółowo, bardzo wnikliwie chciałbym opowiedzieć Wam o czasach Lota. Wspólnie z Wami przejdziemy przez pewne fragmenty, które rozbudzą Waszą wyobraźnię, a także gdzieś myślę, że na długi czas pozostaną w pamięci. A to wszystko po to, aby uświadomić sobie jeszcze dobitniej i bardziej, w jakich my czasach żyjemy i jak bliskie jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Oto jedne z najbardziej oczywistych znaków pośród wielu, opisujących mentalność cywilizacji w dniach poprzedzających największe wydarzenie, jakie kiedykolwiek miało miejsce
i będzie mieć miejsce w historii ludzkości. Największym wydarzeniem w historii ludzkości nie jest lądowanie człowieka na Księżycu, nie będzie lądowanie człowieka na Marsie i nie będzie, czy nie było, nie wiem, wybuch pierwszej bomby atomowej, wcale nie. Największym wydarzeniem, jakie kiedykolwiek będzie ludzkość przeżywała, to jest kiedy Syn Człowieczy objawi się ponownie i zstąpi na ziemię. Wszelkie oko go ujrzy, to wydarzenie jest tak spektakularne, tak będzie spektakularne, że przyćmi blaskiem wszystkie inne, które kiedykolwiek ludzkość mogła, których ludzkość mogła doświadczyć. Pojawienie się Syna Człowieczego jednak poprzedzają pewne znamiona, znaki. Coś się będzie na ziemi działo, co będzie niosło taki potencjał w sercach ludzkich do tego, żeby przebudzić człowieka i sprawić, aby otrzeźwiał i otworzył oczy. Zaraz. To jest blisko. Kochani, podstawowe pytanie rodzi się, choćby na bazie tego tekstu, który już przeczytaliśmy. Co więc działo się w Sodomie i w Gomorze? W Sodomie i w Gomorze i w okolicznych miejscowościach, jak mówi list Judy. Co więc tam się działo, iż tak srogi gniew Boży, tak sroga kara spotkała wszystkich, którzy tam mieszkali, zarówno dzieci, jak i kobiety, jak i starszych ludzi, absolutnie wszystkich, bo wszyscy zginęli. Co więc się działo w tych miejscowościach, iż, jak powiada Bóg poprzez aniołów, krzyk z tego miejsca, z tej miejscowości dochodził do uszu Bożego, wielki krzyk z ziemi, na który Bóg musiał zareagować. Co więc tam się działo? Będziemy chcieli spróbować sobie to wyjaśnić. Dlaczego Pan Jezus przyrównał czasy Sodomy i Gomory jako jeden z dwóch okresów w historii ludzkości do czasów, które poprzedzają Jego przyjście? Na to pytanie również chcemy sobie odpowiedzieć. Jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, musimy się z tą historią zapoznać. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Mojżesza, 19 rozdział. Przeczytamy tutaj nieco szerszy tekst, abyśmy wiedzieli, co tam się działo. Kochani, to będzie szerszy tekst, ale myślę, że dla kontekstu bardzo ważne, aby go przeczytać w całości. Z nastaniem wieczoru, to jest 19 rozdział pierwszej księgi Mojżesza. Z nastaniem wieczoru dwaj aniołowie przybyli do Sodomy. Lot tymczasem przebywał w jej bramie. Gdy ich zauważył, powstał, wyszedł na spotkanie i pokłonił się im aż do ziemi. Panowie, zaczął, zapraszam, wstąpcie do domu swego sługi, przenocujcie u mnie. Kochani, żeby nie było wątpliwości, Lot nie wiedział, że ma do czynienia z aniołami. List do Hebrajczyków o tym wyraźnie mówi, zachęcając nas do gościnności, że kiedyś ludzie byli tak gościnni, że nawet nie wiedzieli aniołów gościli. Nie wiedzieli o tym, a aniołów gościli. Lot nie miał pojęcia, że nadchodzą Boży posłańcy aniołowie. Nie miał pojęcia. Gościnność, która była mu wpojona z domu przez Abrahama, w tamtejszej kulturze, sprawiała, że człowiek ten nie mógł zostawić tej sprawy tak po prostu, czyli nadchodzą cudzoziemcy i kultura i gościnność, w której on się wychowywał, nie mówię o Sodomie, nie mówię o Gomorze, bo tam gościnność przybrała inny wymiar, o tym będziemy mówić. Niemniej jednak on wychowany był inaczej. Sprawiała, że ktokolwiek był gościem, przychodził w podróży, był w podróży, należało, to było wpojone, to było we krwi tych ludzi, należało go gościć, nakarmić, pozwolić mu przenocować. To było takie silne w tych ludziach. Dlatego, tak jak wspomniałem, Nowy Testament zachęca do gościnności. Wręcz nakazuje, a tym, którzy są kandydatami na biskupów czy starszych zboru, presbiterów, nie przywódców, powinni być gościnni, mówi Nowy Testament. No więc gościnność jest niezwykłą cechą charakteru chrześcijanina. Tak powinno funkcjonować, czy tak powinien chrześcijanin funkcjonować. Lot takim był. A więc chciał okazać gościnność. Panowie zaczął, zapraszam, wstąpcie do domu swego sługi. Popatrzcie, jak on wyprzedza wszystkich innych, prawda? Zanim ktokolwiek w ogóle wpadł na pomysł, aby go ich ugościć, on już pierwszy wyskakuje, aby okazać im szacunek podróżnikom. To również tak bardzo koresponduje z Nowym Testamentem. Wyprzedzajcie się w okazywaniu nawzajem szacunku dobrych czynów. Kochani,
Czytamy dalej. Umyjcie u mnie nogi, a wczesnym rankiem wstańcie i ruszcie w dalszą drogę. Nie, odpowiedzieli, spędzimy noc na placu. Ale ponieważ Lot bardzo nalegał, zgodzili się w końcu skorzystać z jego gościnności. Lot wyprawił im ucztę, kazał napiec prześników, aby goście mogli się posilić. Zanim jednak udali się na spoczynek, mieszkańcy miasta, mężczyźni z Sodomy, wszyscy niezależnie od wieku, to jest niesamowita informacja w tym momencie, nawet ci z najdalszych załogów otoczyli dom. Wywołali Lota i zapytali, gdzie są ci mężczyźni? Zauważcie, pojęcie tych gości kieruje się, czy pojęcie tych gości zamyka się w tej sferze zwykłej ludzkiej. Oni myślą, że to są mężczyźni. Nikomu do głowy nie wpadło, że to są aniołowie. To są mężczyźni, tak stwierdzili. A więc, gdzie są ci mężczyźni, którzy do ciebie przyszli wieczorem? Wyprowadź ich do nas. Chcemy zabawić się z nimi. Do tego zaraz wrócę. Lot wyszedł do nich do wejścia, zamknął jednak za sobą drzwi. Powiedział, bracia, proszę was, nie czyńcie im żadnej krzywdy. To właśnie ta zabawa, tą zabawę Lot doskonale zrozumiał, o co chodzi z tą zabawą. Ja to lubię mówić w ten sposób, że to nie była partyjka brydża i kawa na tarasiku. To nie chodziło o to. Ta zabawa miała bardzo jednoznaczny wymiar, czy bardzo jednoznaczny charakter i Lot doskonale o tym wiedział, dlatego zadrżał, gdy to usłyszał i wręcz wołał, nie czyńcie im żadnej krzywdy. Posłuchajcie, mam dwie córki, są jeszcze pannami, dziewicami. Mogę je do was wyprowadzić, zróbcie z nimi co chcecie, ale nie czyńcie krzywdy moim gościom, gdyż weszli pod cień mego dachu. Ruszaj stąd, wynoś się, mówią do niego. Patrzcie go, ledwie przybył, a już chciałby nas sądzić. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem natarli na Lota gwałtownie i ruszyli, aby wyważyć drzwi. Goście Lota jednak wysunęli ręce, wciągnęli go do środka, zaryglowali drzwi, a tłum zabrany przed drzwiami wszystkich bez wyjątku porazili nagłą ślepotą, tak, że z trudem szukali oni drogi. W domu goście zapytali Lota, kogo tu jeszcze masz? Zięciów, synów, córki? Wyprowadź stąd wszystkich, z którymi jesteś związany, bo my właśnie zamierzamy to miejsce zniszczyć. Tak, wyraźnie słychać jego krzyk przed obliczem Pana i Pan nas posłał, aby zniszczyć to miasto. Tutaj już jest wyjawiona, czy objawiona już jest misja tych dwojga, którzy przyszli. Lot wyszedł więc i oznajmił swoim przyszłym zięciom, którzy mieli pojąć jego córki za żony, wstańcie, wyjdźcie stąd, ponieważ Pan zamierza zniszczyć to miejsce. Ale oni uznali, że żartuje. Gdy zaczęło świtać, aniołowie naciskali na Lota, ruszaj, wyprowadź stąd żonę, obie córki, abyś nie zginął z powodu winy tego miasta. Lecz gdy Lot się ociągał, chwycili go za ręce, zabrali też jego żonę i dwie córki, wyprowadzili z miasta i zostawili na zewnątrz. W ten sposób Pan okazał mu miłosierdzie. Za miastem jeden z aniołów przynaglił. Teraz ratuj życie, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz tego okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale Lot zaczął prosić, Panie, nie dam rady. Tak, widzę, że okazujesz przychylność swemu słudze. Wyświadczyłeś mi wielką łaskę. Chcesz mnie zachować przy życiu, ale ja nie zdołam uciec w góry. Wcześniej dopadnie mi nieszczęście i umrę. Widzisz to miasto w pobliżu? Tam ucieknę. Jest niewielkie. Tam się schronię. Małe, prawda? Tam ocalę swe życie. Dobrze, usłyszał Lot. I w tej sprawie okażę ci względy. Nie zniszczę tego miasta, które mi wskazałeś. Pośpiesz się, schroń się tam, bo nie mogę nic zrobić, dopóki tam nie wejdziesz. To jest niezwykła informacja, jeśli mówimy o przyszłym gniewie Bożym. Bóg nie wyleje swojego gniewu na Kościół, dlatego że wylał go na Jezusa Chrystusa, który ten gniew przyjął z powodu ludzi, a ci, którzy w Niego wierzą, są wolni, jak mówili do Rzymian, od gniewu Bożego. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki, kiedy wschodziło słońce. Lot wchodził do Soaru, tak, poprzedni fragment. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Spadł on od Pana, prosto z nieba. Zniszczył on te miasta, zniszczył cały okręg, wszystkich mieszkańców tych miast, nawet zieleń na polach. To właśnie to była zieleń.
Do tego też wrócę. A żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś wstał o świcie i udał się na to miejsce, gdzie wcześniej stał przed Panem. Spojrzał w kierunku Sodomy i Gomory, na cały tamtejszy okręg. Zobaczył, że nad ziemią wznosi się gęsty dym. Przypominał on dym wznoszący się z garncarskiego pieca. Gdy Bóg zniszczył miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama. Kiedy kładł kres miastom, w których mieszkał Lot, jego samego schronił, czy uchronił od zagłady. Kochani, tak kończy się cały zapis tej wielkiej tragedii. Wyobraźcie sobie całe miasta, bo to nie jest jedno miasto, ale miasta i również okręg, nad którym oni funkcjonowali, czy w którym funkcjonowali. Został dotknięty jednakową karą. Siarka, która płonęła żywym ogniem, temperatura bardzo wysoka, która trawiła nawet mury, które tam w tamtejszym czasie zostały wzniesione. Ludzie palili się żywcem. Dzieci, kobiety, jak już wspomniałem, i mężczyźni. Dlaczego tak się działo? Dlaczego tak się działo? Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jawi się nam cała ta historia jako bardzo sroga odpowiedź z nieba. Kochani, co było więc grzechem Sodomy? Co pobudziło Boga i sprawiło, że Bóg musiał zareagować, albo przynajmniej postanowił zareagować w taki sposób, a nie inny? Kochani, jest taki fragment w Biblii, który mówi wyraźnie, w jaki sposób zgrzeszyła Sodoma. Niemniej jednak, uważam, że nie jest on kompletny, ale zechciejmy go otworzyć. To jest Księga Ezechiela 16:49. Warto wspomnieć, czy pamiętać o tym fragmencie, ponieważ on niesamowicie koresponduje również z czasami, w których żyjemy i pozwala nam on nieco bardziej zrozumieć, jak wyglądała Sodoma przed tragedią i przed kataklizmem, który ją spotkał. 16:49. 16:49 werset. Oto co zgubiło twoją siostrę Sodomę. Pycha. Dostatek chleba i beztroski spokój miała ona oraz jej córki. O biednych i potrzebujących nie dbała. Wynosiły się i popełniały na mych oczach obrzydliwość i usunąłem je, jak sama widziałaś. Jest to fragment, który mówi o tym, co było jakby genezą, korzeniem tego wszystkiego, o czym będziemy mówić, opisując Sodomę, funkcjonowanie, mentalność ludzi, charakter tejże cywilizacji, czy tego miasta, które tam funkcjonowało. Kochani, widzimy, czy jawi nam się z Bożego Słowa, na podstawie Bożego Słowa, Sodoma i Gomora, jakiej nie znamy. Kiedy patrzymy na Sodomę i Gomorę w dzisiejszych czasach, choć tak można to powiedzieć, jest ogromny konflikt, gdzie ta Sodoma tak naprawdę leżała. Wielu z biblistów, archeologów tutaj daje dowód na to, że ona leży na dnie Morza Martwego, więc tam, wiecie, nie da się za bardzo nurkować, więc nikt się nie dowie, czy ona tam leży, czy nie. Inni mówią, nie, ona jest tutaj, widać jeszcze takie zabudowania. Tak już wspominałem kiedyś o takim chrześcijańskim archeologu, Ronie Wyatt on się nazywał, który tamte dziwne pozostałości skalne wyraźnie tłumaczył i dowodził, że to są zabudowania, mają ludzkie, czy ludzka inteligencja musiała tu ingerować, kąty odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. Jest to w internecie, można sobie posłuchać, gdyby ktoś chciał. Niemniej jednak, pomimo tego, czy pozostawiając temat, gdzie ona leżała, wiemy, że była. Miała swój czas w historii ludzkości, funkcjonowała i miała się bardzo, ale to bardzo dobrze. Sodoma, Gomora, okoliczne miasta, to były miasta, w których chciało się żyć. I kiedybyś stanął wtedy, tak jak Lot i Abraham, na jednym ze wzgórz, i byś pomyślał czysto ekonomicznie o swoich trzodach, o swoich zastępach, owcach, kozach, bydle i cokolwiek byś miał, i miałbyś wybór, który miał wtedy Lot, stałbyś przed wyborem, nie zawahałbyś się, abyś wybrać okręgi sodomskie, tak jak Lot. Dlaczego? Bo tam było bujne życie. Tam kwitło życie, łąki, stepy, trzoda mogła się tam rozwijać, karmić się, tam się chciało żyć. Dlatego też Lot, pamiętacie tą chwilę zawahania, kiedy musiało się dojść do rozdzielenia między Abrahamem i Lotem? Lot wybrał bez wahania Sodomę. Dlaczego? Dlatego, że tam kwitło życie.
To był jak Nowy Jork w dzisiejszych czasach. Dostatek chleba, dostatek wszystkiego, co, o czym można by było zamarzyć. To były kwitnące miejscowości, bujne życie, palmy, rośliny, zieleń. Dzisiaj jest to ogromny dowód na to, co Bóg potrafi zrobić, jeśli tylko coś mu się nie spodoba. Jeśli tylko coś mu się nie spodoba, popatrzcie, jak srogi był gniew do takiego stopnia, że te miasta już nigdy więcej się nie odrodziły. Tam się nie da mieszkać. Nie da się nic uprawiać. Tak, do takiego stopnia Bóg dotknął to miejsce swoją karą. Kochani, a więc mamy pewne światło na to, w jaki sposób funkcjonowała Sodoma, ale tak jak wspomniałem, nie jest ono do końca pełne, chociaż już Ezechiel mówi, że popełniane tam były obrzydliwości. Obrzydliwości. Ale czy tylko to było grzechem Sodomy? Czy to jest ten grzech, który rozpoznajemy, czytając 19 rozdział Księgi Rodzaju? Widzimy wręcz, jakby widzimy coś innego, co rzuca nam się w oczy. Kochani, okazuje się, że kiedy aniołowie w postaci męskiej, rodzaju męskiego, przychodzą do Sodomy, aby oznajmić wyroki Boże, Lot zaprasza ich do siebie. Ludność, mężczyźni, to jest bardzo ważna informacja, mężczyźni, niezależnie od wieku, natarli na ten dom, bo rozpoznali w nich mężczyzn i chcieli się z nimi zabawić. To jest tutaj bardzo, ale to bardzo ważna informacja. O co chodziło w tym słowie zabawić się? To nie jest, tak jak już wspomniałem, chęć zagrania w golfa, czy spędzenia dobrze i przyjemnie czasu. Pobudzone były ich pożądliwości do współżycia seksualnego. Ta zabawa, którą chcieli tutaj praktykować, polegała na seksualności, na współżyciu seksualnym. Mówi też o tym kontekst. Lot to doskonale rozpoznał. Rozpoznał żądzę tych ludzi, mówiąc: weźcie moje córki, z nimi się zabawcie. Gdyby chodziło o golfa czy o coś innego, nie postąpiłby w ten sposób. On doskonale wiedział, czego oczekują ci mężczyźni, czego oni chcą. No to jest dla nas niezwykle niezrozumiałe, dlaczego Lot potrafił swoje córki dać na pastwę takiego bestializmu, czy takiej natury ludzkiej, która objawiła się w ten sposób. To jest niezrozumiałe dla nas, nie wnikam w to. Niemniej jednak z ogromnego szacunku do swoich gości chciał ich zachować, schronić ich pod swoim dachem. Kochani, i widzicie, ludzie, mężczyźni, o czym my tutaj mówimy? O homoseksualizmie. Znowu, po raz kolejny, jakby z innego kąta, chciałbym na ten temat troszkę porozmawiać na podstawie Bożego Słowa. Dlatego, że wyraźnie jest on tutaj wskazany, czy wyraźnie go widzimy. Mężczyźni natarli na dom i chcieli obcować fizycznie, współżyć seksualnie z mężczyznami. Nie wiem, dlaczego dlaczego tak chcieli postąpić, ale widzę coś, co rzuca mi się w oczy. Całe miasto miało jedno serce. Mężczyźni, niezależnie od wieku, może być nawet nieletni, starsi, w średnim wieku, mieli jedno serce. To było życie tego miasta, to były praktyki tego miasta. Wielu historyków mówi, że na ulicach miast takie rzeczy się działy w Sodomie i w Gomorze. Nikt się z takimi praktykami nie krył. To było społecznie zaakceptowane. To jest coś, do czego zmierzam podczas tej usługi. Ponieważ to jest pierwsza w historii ludzkości sytuacja, w której społecznie coś zostało, tak, tego rodzaju praktyka zaakceptowana. Zaakceptowana przez całe społeczeństwo. Sodoma i Gomora i okoliczne miejscowości. Mniemali, że aniołowie są mężczyznami. Mówili: zabawimy się. I w ten sposób objawiła się natura, która pokazuje homoseksualizm w swojej czystej postaci. W swojej postaci. Kochani, w trzeciej Księdze Mojżesza, warto zwrócić uwagę, ponieważ mówiłem na podstawie Księgi Ezechiela, że Bóg nazwał grzech Sodomy obrzydliwością. Zwróćmy uwagę, o czym mówi trzecia Księga Mojżesza, ponieważ Pan Bóg wyraźnie i jasno się wypowiada na temat homoseksualizmu, na temat współżycia tej samej płci, seksualnego dwojga tej samej płci.
18 rozdział, 22 wiersz. Wiecie, to są szalenie ważne tematy w dzisiejszych czasach. Dlaczego? O tym powiem, jak to wygląda dzisiaj na świecie. Polska też się z tym zmaga. Unia Europejska już dawno głosowała. Żyjemy w takich czasach. I musimy troszkę o tym porozmawiać, szczególnie młodzi ludzie w szkołach podstawowych, średnich. Oni z tymi tematami się zmagają, a już niejednokrotnie słyszą to z ust nauczycieli wychowania w rodzinie, już nie pamiętam, jak się to nazywa dokładnie, do życia w rodzinie, czy etyki, czy religii, czy w ogóle nauczycieli. Te tematy są już podnoszone, dlatego w Kościele tym bardziej musimy mówić o tym, jak to wygląda oczami Boga, a nie ludzkimi. Kochani, trzecia Księga Mojżesza, 18 rozdział, 22 wiersz. Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak z kobietą. Jest to bowiem obrzydliwością. Dla Boga jest to obrzydliwość, wynaturzenie, zło, grzech, brud. O tym zresztą mówiłem ostatnim razem, kiedy mówiłem o tych tematach na podstawie listu do Rzymian, który już precyzyjnie mówi, jaka jest tego wszystkiego geneza. Kochani, czy istnieje jeszcze inny tekst, którym moglibyśmy się teraz podeprzeć, który mówi o Sodomie i Gomorze? O co tam naprawdę chodzi? Czy naprawdę mowa tu jest o obcowaniu człowieka z człowiekiem wbrew naturze? Tak, jest. Jest to list Judy, który cały ten temat przyrównuje do czegoś, czego byśmy się mogli nawet nie spodziewać. Do jednego z najdziwniejszych, najbardziej tajemniczych wydarzeń, do jednego z wydarzeń, które jest najbardziej tajemnicze aż po dziś dzień. List Judy, 5 i 7 wiersz, 5 do 7 wiersza. Chcę wam natomiast przypomnieć, mówi Juda do swoich adresatów, pisze, wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie, że Jezus, w tym nowym tłumaczeniu jest tutaj przetłumaczone Kyrios na Jezus, bardzo ciekawie. Posłuchajcie, co to jest napisane. Że Jezus wprawdzie wybawił lud z ziemi egipskiej. Zaraz. Powie czytelnik Bożego Słowa. Jakże Jezus wybawił ludzi z ziemi egipskiej? Przecież on się narodził daleko później. No, autor listu Judy, a więc Juda, twierdzi, że to jest Kyrios, Pan Jezus. Takim określeniem był nazywany Jezus. Kyrios po grecku, a więc Pan. Wybawił lud z ziemi egipskiej. To świadczy o tym, że Pan Jezus był, istniał wcześniej niż się, zanim się urodził. To jest inny temat. Potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli. Kochani, na podstawie tego fragmentu, pamiętacie, kiedyś udowadniałem, że Trójca Święta, a więc Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty istnieje. Dlatego, że tą samą myśl znajdujemy odnośnie Ducha Świętego, który najpierw wybawił z Egiptu, później wytracał, w liście do Hebrajczyków. I później w księdze Ezechiela sam Bóg, Jahwe, Adonai, mówi, że On wybawiał lud z Egiptu i później również ich wytracał. Więc mamy tą spójność tych trzech Bożych osób, czyli jednego Boga w Trójcy, który bierze udział w tym samym wydarzeniu. Również, i do tego chciałbym nas już teraz przenieść, również aniołów, którzy nie dbali o powierzone im stanowisko, lecz porzucili swój obszar działania, zatrzymał w wiecznych więzach i w mroku na wielki dzień sądu. O czym tutaj mówi Juda? Przenosi nas do 6 rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy czytamy, iż przed potopem działy się przedziwne rzeczy. Synowie Boży, Benecha Elohim po hebrajsku, więc aniołowie, wstępują na ziemię i biorą sobie córki ziemskie, Benot Adam, czyli córki Adamowe, i zaczynają współżyć z nim. I rodzą się jakieś dziwolągi, jakieś postacie, jakieś przedziwne istoty o niesamowitej mądrości, niesamowitej wiedzy, niesamowitych zdolnościach, umiejętnościach, sile olbrzymiej. Do dzisiaj się archeologowie zastanawiają, jakim cudem takie wielkie monolity zostały postawione tu, tam, zrobione i tak dalej. Może to jest odpowiedź, kto wie? Kochani, niemniej jednak, wiemy, że takie rzeczy się działy. Czytamy dalej, to samo stało się z Sodomą i Gomorą oraz położonymi wokół nich miastami, słowo klucz, które w podobny sposób, a więc podobny do tych aniołów, zaraz powiem, na czym to podobieństwo polegało, nurzały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. Są one przykładem słusznej kary wiecznego ognia. Kochani, warto tutaj wspomnieć,
O czym warto tutaj wspomnieć o charakterze istot niebieskich, anielskich. Dlatego, że ja pamiętam, kiedy prowadziłem kiedyś wykłady na ten temat, ktoś słusznie zapytał, ale jak to jest? Przecież Pan Jezus powiedział, że aniołowie nie muszą prokreować, nie muszą współżyć, nie muszą mieć potomstwa. Pamiętacie tą historię, kiedy przyszli uczeni w piśmie i mówili, czy faryzeusze próbowali zagiąć Pana Jezusa, mówiąc, no miała tam kobieta, męża i tak dalej, którego będzie żoną, gdy nastanie zmartwychwstanie. Saduceusze, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, tak? Dobrze mówię. Którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Oni chcieli zagiąć Pana Jezusa. Pan Jezus mówił, błądzicie, nie znacie, bo nie znacie Pism. Przecież aniołowie nie muszą współżyć, a ludzie, którzy zmartwychwstaną, będą jak aniołowie w niebie. Kochani, no i warto tutaj pomówić troszkę na temat charakteru istoty anielskiej, czy charakteru natury. Dlatego, że ktoś zadał mi takie pytanie, ja wtedy pamiętam, na kolejnym wykładzie nieco to wyjaśniłem. Kochani, wiemy z Księgi Rodzaju, 6 rozdziału, od 1 do 8, nie będziemy może całego tego tekstu czytać z oszczędności na czasie, iż taka sytuacja miała miejsce. Penecha Elohim, a więc aniołowie Boży, synowie Boży, wstępują na ziemię, współżyją seksualnie i dzieją się takie rzeczy, że rodzą się ich potomstwo. Jak to jest możliwe w sposób fizyczny i naturalny? Przecież aniołowie nie funkcjonują. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że oni w ten sposób postępują? Kochani, my wiemy, czy potrafimy się domyśleć na podstawie Bożego Słowa, jaka jest natura aniołów. Wiemy, że aniołowie, już zaraz o tym powiem, potrafią się unosić w powietrzu, tak? Przestrzeń dla nich nie funkcjonuje, grawitacja dla nich nie funkcjonuje, potrafią się unosić, potrafią znikać i pojawiać się, potrafią bardzo szybko się przemieszczać, pomyślmy tylko choćby o jednym z upadłych aniołów, jakim jest Lucyfer, diabeł, który w Księdze Joba mówi, przemierzyłem całą ziemię, aby tam pooglądać i tak dalej ludzi. Pan Bóg mu wtedy mówi, czy zwróciłeś uwagę na Joba, mojego sługę. A więc potrafią szybko się przemieszczać. Nie potrzebują spożywać posiłków, prawda? Nie muszą jeść, bo przecież tak nie funkcjonują w sposób fizyczny. Nie potrzebują snu, nie potrzebują odpoczynku, nie potrzebują myć nóg, nie potrzebują takich rzeczy robić. A jednak, kiedy istniały pewne okoliczności, w których się znaleźli, ograniczali się do typowo ludzkich mechanizmów. Typu spożywali posiłek z Abrahamem, pamiętacie? Jedli, zostali na noc, chodzili po ziemi jak człowiek, przecież mogli się unosić. A w tym przypadku, w dziwnym przypadku, nawet współżyli seksualnie w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżesza. Zechcieli współżyć seksualnie z kobietami, z ziemskimi córkami. Kochani, ja nie zajmuję się angelologią, czyli tutaj całą nauką o aniołach, natomiast to jedno wiem, że na podstawie Bożego Słowa potrafię to jakby doprecyzować, czy potrafię to zrozumieć. Kochani, chciałbym wam zademonstrować jeszcze pewien eksperyment. Ja się tutaj wyposażyłem w pewien eksperyment, czy pewne rekwizyty, które chciałbym wam dzisiaj zaprezentować, aby pobudzić was do pewnego myślenia. Bo mówimy tutaj o rzeczywistości, której nie widzimy, prawda? Aniołowie, duchowe istoty funkcjonują w rzeczywistości, której nie widzimy, nie jesteśmy w stanie jej dojrzeć, nie funkcjonujemy w tej rzeczywistości, ale jednak wiemy, że rzeczywistość taka istnieje na podstawie wiary, w której jest Bóg, są duchowe istoty, ale ich nie widzimy. Kochani, czy w naukowy sposób da się dać taki dowód, który przynajmniej sprawi, że nie będziesz mógł już tak autorytatywnie powiedzieć, że na pewno ta rzeczywistość duchowa nie istnieje, a tym samym Bóg?
Czy da się to w jakiś sposób udowodnić? Czy da się to w jakiś sposób sprawić, że... Przepraszam. Sprawić, że na zawsze już zaczniemy inaczej myśleć. Muszę się tutaj jakoś zorganizować. Na zawsze już zaczniemy inaczej myśleć na temat rzeczywistości, w której my żyjemy i rzeczywistości, która jest Boża. Pani, mam tutaj kartkę papieru. Wszyscy widzą? Mam nadzieję, że widać. Mam kartkę papieru. Ta rzeczywistość, która tutaj jest, to uniwersum, ten świat, który jest na kartce papieru, to jest świat 2D, prawda? Młodzi szczególnie wiedzą, co to jest 2D, 3D, 4D, 5D, 100D. Wiedzą. Dlatego, że dzisiaj o tym jest mowa, mamy kina 5D, 6D, nie wiem, jakie tam są dalsze. Komputery, programy działają w różnych wymiarach już teraz, nawet 5-wymiarowych, 6-wymiarowych. Ja wam chcę teraz przedstawić różnice na podstawie, różnice pomiędzy światem 2D a 3D, w którym my funkcjonujemy. Mam nadzieję, że pobudzi to wasze myślenie i sprawi, że długo o tym nie zapomnicie. Kochani, co zrobię? Ja, jako człowiek, który funkcjonuje w rzeczywistości 3-wymiarowej, nawet 4, czy niektórzy mówią większo, więcej wymiarowej, co ja zrobię teraz? Dokonam aktu stworzenia. Stworzenia. Oczywiście nie z niczego, bo ja mam tu rekwizyty, ja muszę się czymś posilać, nie tak jak Bóg, że czyni rzeczy z niczego. Ja muszę, mam rekwizyty. Mam świat 2D, mam markera, ja stworzę postać. Więc narysuję tutaj postać. Proszę się nie śmiać, zdolności moje. Mam nadzieję, że nie są jakieś, nie przeszkadzają wam moje zdolności. Kochani, stworzyłem sobie tutaj postać. To nie jest człowiek, to jest postać. Ta postać funkcjonuje w świecie 2D, prawda? Gdybym miał jeszcze moc uczynić, że ona zacznie tutaj funkcjonować, żyć, chodzić, wiecie, obracać się w tej swojej rzeczywistości, rzeczywistości dwuwymiarowej, a więc szerokość, wysokość, no tak, bez tej trzeciowymiarowej, prawda? Gdybym miał taką moc uczynić go żywym, a więc zacząłby funkcjonować tylko w tej dwuwymiarowej, na dwuwymiarowej płaszczyźnie, to on zacząłby tutaj sobie gonić, prawda, po tej kartce papieru. Mógłbym zrobić coś jeszcze więcej, mógłbym tak rozszerzyć ten jego świat i dołożę więcej arkuszy papieru, albo taki nieskończenie wielki dwuwymiarowy arkusz papieru sobie zbuduję i tam umieszczę tego tą małą postać. Ale do czego zmierzam? Ta mała postać sobie tutaj funkcjonuje i żyje. Ale zauważcie, on absolutnie nie ma pojęcia o tym, że my tu jesteśmy, prawda? On nie jest w stanie nas zauważyć. Dlaczego? Dlatego, że dla niego nie istnieje ta rzeczywistość tutaj. On się tylko porusza po kartce. On może tutaj funkcjonować. Ja z kolei doskonale wiem, że on istnieje. Widzę go, mogę przejść za niego, mogę przed niego, mogę być nad nim, pod nim, cokolwiek. Mogę z nim robić, co chcę. Ale on mnie nie widzi. Nie ma o mnie pojęcia. Nie wie, że jest ktoś taki jak Damian, nie wie, że jest ktoś taki jak Nathan i wszyscy na niego teraz patrzą. Więc może będzie robił coś, myśląc, że nikt nie widzi, a on sobie będzie robił, a tak wszyscy na niego patrzą. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym wam jakby pobudzać wasze myślenie do tego, żebyście z łatwością mogli myśleć o innej rzeczywistości niebiańskiej, która istnieje, duchowej. Ta postać funkcjonuje sobie tutaj, ale wiecie co? Ja mogę dać mu sygnał, że ja istnieję. W jaki sposób? Coś mu stworzę. Dodam mu coś. Dam mu piłkę, żebym miał co robić do grania. A więc stworzyłem mu piłkę. To wygląda bardziej jak piłka do rugby, ale tym się nie przejmujcie. On jest teraz zdumiony, zadziwiony, w szoku. Jak to się stało, że ta piłka się tu znalazła? Wiecie, on zaczyna myśleć, a może istnieje jakaś inna rzeczywistość. Bo przecież piłka sama się nie pojawia. Może jest ktoś, kto w swoich rękach ma zarówno jego życie, jak i cały ten świat, w którym istnieje. Może jest ktoś tam w innej rzeczywistości, w innym wymiarze. On się nad tym zastanawia. Ja mogę się mu objawić, ale nie objawię się mu w całej pełni, w takim, jakim jestem, bo przecież jak mógłbym jako człowiek trójwymiarowy wejść w tą kartkę? Nie da się. Musiałbym narysować siebie samego. To jestem ja, prawda? Kochani, idąc dalej w tym toku myślenia i w tym rozmyślaniu, mogę teraz tą różnicę między 2D a 3D, a więc nami, przełożyć i skopiować na 3D a XD. Dlaczego?
Dlatego, że zauważcie, jesteśmy tutaj my, teraz. Mamy swój ograniczony świat. Funkcjonujemy w tej bardziej złożonej rzeczywistości. Funkcjonujemy, myślimy, chodzimy, jemy, ale mamy sygnały od Pana Boga, że istnieje inna rzeczywistość. Że jest inna rzeczywistość, która nas widzi, która potrafi nas nie tylko z góry, z dołu, z boku, z prawej i z lewej widzieć, ale nas przenika. Jest interakcja między nami. A więc w naukowy sposób, choć nie jest to żaden dowód, ale chciałem spróbować wam uruchomić wasze myślenie, abyście głębiej popatrzyli na tą duchową rzeczywistość, iż ona może być tak samo autentycznie prawdziwa, jak ta rzeczywistość, w której my istniejemy. Wiecie, dla Niego to jest to, co my tutaj mamy, to jest czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało, prawda? On nie jest w stanie tego pojąć. Jak to jest być w ciele, jak to jest mieć trzy wymiary, jak to jest chodzić sobie gdzieś w tą stronę, do góry, na dół, w prawo, lewo, po skosie, nie jest w stanie tego pojąć. Pomyślcie teraz o rzeczywistości niebiańskiej. Jak dalece złożona ona musi być, jak niesamowicie wspaniała, wielka w porównaniu do naszej rzeczywistości. To jest taki przykład, mam nadzieję, że on nieco wam uruchomił wasze myślenie. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo mówię o aniołach, którzy się w jakiś sposób ograniczali do fizycznej postaci, aby mieć interakcję z nami, z ludźmi, coś przynieść, jakąś wiadomość, coś uczynić, coś robić na tej ziemi. Kochani, niemniej jednak, jeśli chodzi o to, co robili w 6 rozdziale pierwszej księgi Mojżesza, to było absolutnie niegodne. I Bóg postanowił, że wrzuci ich do ciemnicy, do lochu, jak mówi o tym list Judy i drugi list apostoła Piotra. A więc moim przekonaniem nie są to demony, bo przecież demony funkcjonują na powietrzu i działają. Muszą to być inne istoty. Upadli aniołowie, którzy brali udział w buncie, czy w tym wydarzeniu współżycia z córkami ziemskimi, są w lochach, w ciemnicy, czekają na dzień sądu. Kochani, a więc mamy tutaj sytuację, w której dochodzi do homoseksualizmu, a więc w Sodomie i w Gomorze. To jest bardzo ważna informacja. Kochani, nie dzieje się to raz w historii ludzkości. Bo kiedy otwieramy Księgę Sędziów, 19 rozdział i tamtejszy rozdział i wersety, które opisują ten rozdział, odkrywamy, że jest takie miasto, Gibea się nazywa, w której mieszkają Beniaminici. Czy pamiętacie tą historię, kiedy człowiek wędrujący, idący do swojej miejscowości postanowił, że nie będzie nocował gdzieś w pogańskim mieście, bo boi się tam przenocować, postanowił, że pójdzie do miasta, gdzie mieszka lud Boży, do Beniaminitów, do Gibei. Postanowił tam zanocować i nocował, wiecie, pamiętacie tą historię, nocował już prawie na placu, a jakiś tam starszy człowiek go w końcu wziął do swojego domu, aby go gościć. Dzieje się dokładnie to samo, jak w Sodomie. Dokładnie to samo. Walą drzwi, wypuść tego gościa, który podróżuje. Chcemy z nim obcować. I on robi z kolei coś innego. Bierze swoją zapomniałem, jak się to nazywa, kobietę, która z nim wędrowała, nałożnicę, tak? Nałożnicę, która z nim wędrowała i daje mu. Wiecie, oni zrobili z nią po prostu to, co najgorsze. Ona w końcu o poranku umiera z wycieńczenia na progu. Człowiek ten rozcina ją na 12 kawałków, po całym Izraelu ją rozsyła i w ten sposób cały Izrael zbiera się, aby walczyć z Gibeą i wytępić to zło, które miało tam miejsce. Popatrzcie, do takiego stopnia jest to obrzydliwość, iż Izrael, kiedy podnosi miecz, płacze do Boga, mówiąc: tego dnia jedno z plemion zostało wyrwane z Izraela. Więc dzieją się straszne rzeczy, o tym mówi Biblia. A my wiemy, o czym mówi Salomon, iż jak robili, tak będą robić, nic nowego na obliczu ziemi nie ma, co by już nie było. Kochani, żyjemy w XXI wieku, w 2019 roku, pora pomówić o tym, co dzieje się na naszych oczach. Oto mamy do czynienia, mówiąc o Biblii, czy o sytuacji biblijnej, o wydarzeniach biblijnych, mamy do czynienia ze społeczną aprobatą, zaakceptowaniem przez społeczeństwo, przez całe miasto.
przez całe miasto. Okazuje się, że pierwszym państwem, które zaakceptowało związki homoseksualne, jest Holandia w 2001 roku. Od tamtej pory tego rodzaju związki są akceptowalne. To pamiętam, chyba 2 lata temu to były 22 państwa na obliczu całej Ziemi, które zaakceptowały, usankcjonowały. Te osoby mają dokładnie takie same prawa jak mąż, jak mężczyzna i kobieta do związku, do rodziny, do małżeństwa. W Izraelu, co ciekawe, akceptowane są te związki homoseksualne, które zostały zawarte poza granicą. W środku nie, ale jak już ktoś przyjedzie w takim stanie, no to trudno. Niech mieszka. 12 marca 2015 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą prawo osób homoseksualnych do małżeństwa jako prawo obywatelskie i prawo człowieka. Rezolucja została poparta niemalże jednogłośnie, kiedy dochodziło do głosowania. Rośnie poparcie dla związków tej samej płci wśród różnych denominacji chrześcijańskich. Choć w Polsce, myślę, że te statystyki brałem gdzieś około 2 lata temu, wśród społeczeństwa było to zaledwie 26% według Centrum Badania Opinii Społecznej. Czyli dopiero 26% takiego, wiecie, oficjalnego stanowiska ludzi. Niemniej jednak zauważcie, co dzieje się, jeśli oglądacie telewizję. Ja tam od czasu do czasu gdzieś mam okazję zobaczyć, nie mam kanałów satelitarnych, nie wiem, co dzisiaj puszcza się w TVN i w innych, ale gdzieś od czasu do czasu przy różnych okazjach zobaczę i ja widzę, że tam homoseksualizm, jakieś zdrady i tak dalej, to w tych serialach to są takie już normalne na porządku dziennym. Kochani, list Judy mówi o różnych zboczeniach. Wiecie, ja wam powiem, co dzisiaj się dzieje na obliczu całej Ziemi. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych, które dominuje, jeśli chodzi o różne zboczenia seksualne, mamy do czynienia z małżeństwami, oczywiście nielegalnymi, ale oni się tak afiszują, matki z synem na przykład, dwojga rodzeństwa, kobiety z psem nawet, coś takiego ma miejsce. Pewien Chińczyk ożenił się z kobietą robotem. Wiecie, to jest niesamowite. Który sam stworzył. Sam stworzył sobie robota, kobietę, w postaci kobiety i postanowił się z nią ożenić, oczywiście nieoficjalnie, bo to nie jest legalne. Jeszcze, o tym zaraz powiem. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że ten robot, kobieta, jest najszczęśliwsza pani mama na świecie. Ona nie potrafi chodzić, więc ten mąż Chińczyk musi ją ciągle na rękach nosić. Cóż za szczęście dla kobiety. Nie tylko w pierwszy dzień po ślubie, przez próg, ale zawsze. Kochani, podaje się, że do 2050 roku doczekamy się pierwszych legalnych związków człowieka z robotem. Tak się mówi dzisiaj. Świat się kończy, chciałbym się powiedzieć. Są oczywiście o wiele gorsze i obrzydliwsze rzeczy, które się dzieją, o czym nie będę mówił, bo to nie jest na miejscu. Niemniej jednak widzimy, co się dzieje. To dotyka naszych szkół, dotyka naszych dzieci, dotyka naszych przedszkoli, dotyka już nas wszystkich. A jeśli nie dotyka szkół, nie dotyka przedszkoli w Polsce, nie dotyka jeszcze wyższych uczelni, choć wiem, że jest inaczej, to dotyka twojego dziecka, dlatego że on ma dostęp do tych, on ma nieskrępowany dostęp do tych informacji przez swój telefon. I czy chcesz, czy nie, on będzie o tym słyszał, będzie widział, będzie odbierał bodźce i będzie musiał się zmierzyć z tym tematem. Jeśli tego nie usłyszy tutaj, w tym miejscu, jaka jest prawda, nie będzie potrafił oddzielić ziarna od plewy. Nie będzie potrafił sobie z tym tematem poradzić. Więc musimy o tych rzeczach mówić. Kochani, dlaczego to jest podobieństwo do naszych czasów? Na czym polega to podobieństwo Sodomy, Gomory, tamtych czasów do nas? Dlaczego Pan Jezus tak ostro powiedział, że tak będzie przed Jego przyjściem? Zauważmy, czasy Sodomy i Gomory mamy jakby już obecnie pod tym kątem, że po raz pierwszy w historii od roku 2001 widzimy społeczne, państwowe legalizowanie tego rodzaju praktyk. To jest to podobieństwo. Wynaturzenie i te praktyki miały miejsce zawsze na obliczu całej Ziemi, w Imperium Rzymskim, Greckim, tam dochodziło do ekscesów co chwilę.
ale społeczna aprobata, państwowe zalegalizowanie, po raz pierwszy w historii, to jesteśmy my. To są nasze czasy. Od 2001 roku aż po dziś dzień przełamują się kolejne bastiony tych państw, które stały na stanowisku, że to nie jest tak. A więc wszechobecna akceptacja zarówno w społeczeństwie, w mentalności ludzi, jak i w państwie samym. Kiedyś miasto to była społeczność. Sodoma, Gomora i okoliczne miejscowości to były jakby państwo. Wiecie, kiedy Lot, Sodoma miała króla, to było jakby państwo miasto. Dzisiaj mówimy o państwach, w których my żyjemy. Kochani, to kiedyś była społeczność. Ludzie żyli tym, czym żyło miasto i na co pozwalało miasto. Ale dziś w dobie internetu jesteśmy społecznością globalną, czy tego chcesz, czy nie. Możemy mieć inną kulturę, możemy różnić się językiem, ale powiem ci coś, mamy te same telefony, te same reklamy, te same samochody, te same wiadomości ze świata. I tak samo je przeżywamy, tak samo je odbieramy i nasz umysł, niezależnie od miejsca zamieszkania, jest kształtowany w ten sam sposób. Stajemy się globalną cywilizacją. O jednym, można powiedzieć, jednym globalnym miejscu zamieszkania, więc Ziemi. Jeżeli coś zostaje zaakceptowane w USA i tam jest lubione, czy polubione w internecie, to zauważ, że lubiane jest również w Polsce, w Niemczech, w Chinach i w innych miejscach. Jeżeli nieprawnie, to na pewno mentalnie, w psychice społeczeństwa. Wiemy też i widzimy, że największe gwiazdy promują najgorsze rzeczy. Ludzie sukcesu, politycy promują niemoralność. Chociaż się to potępia, tak wiecie, oficjalnie, na wiecach, w różnych okolicznościach, to jednak społecznie jest to akceptowane. A przeciwnicy są w mniejszości. Homoseksualizm nie nazywany jest grzechem, ale chorobą, skłonnością, odmienną orientacją czy genetycznym uwarunkowaniem. I tak mówią bardzo często ludzie wierzący. Kochani, zmierzając do samego końca, ponieważ to wszystko jest obrzydliwość, ja chciałbym, żebyśmy byli absolutnie świadomi. Niech nigdy nam przez myśl nie przyjdzie jakaś takie znieczulenie wobec tego tematu. To jest obrzydliwość w oczach Boga. To chciałbym jednak, abyśmy byli świadomi, że Bóg daje drogę wyjścia, absolutną drogę wyjścia. Bo kiedy otwieramy, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie 11 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest niezwykły rozdział, niezwykła treść, która tutaj jest zawarta. I Pan Jezus odnosi się do ziemi sodomskiej, mówiąc o grzechu Sodomy. I zestawiając ją z tym pokoleniem, z którym się wówczas spotkał. 11 rozdział, 20 wiersz. Wtedy Jezus zaczął grozić miastom, w których najczęściej dawał wyraz swojej mocy, a które się nie opamiętały. W starszym tłumaczeniu jest napisane, które widziały znaki cuda, a nie pokutowały. Dobrze tam jest? Tak jest chyba napisane. Nie pokutowały. I zauważ cel znaków i cudów, o których Pan Jezus mówi. Nie, żeby zachwycić ludzi, ale żeby sprowadzić tych ludzi do pokuty. Pan Jezus mówi, chociaż widziały znaki cuda, to jednak nie pokutowały. Mówi dalej, biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda takie jak u was. Znowu, popatrz, jaki jest cel cudów, które Pan czynił. Dawno by na znak opamiętania siedział w worze pokutnym i w popiele. Posłuchajcie uważnie, mówi Pan Jezus, w dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam. A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie umarłych, do piekła strącony będziesz. Bo gdyby w Sodomie, zauważ, mocno się skup na tym zdaniu, gdyby w Sodomie miały miejsca takie cuda jak u ciebie, istniałaby aż do dnia dzisiejszego. Posłuchaj uważnie, w dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej niż tobie. O czym Pan Jezus tutaj mówi? Czy Pan Jezus mówi o tym, że w dniu sądu Sodoma jakoś wyjdzie z twarzą?
Czy poradzi sobie ze sprawiedliwością Boga, która jest albo jest czarne, albo białe, nie ma nic pośrodku? Czy poradzi sobie z wszechmocą, świętością Boga w tym dniu sądu? Nie. Pan Jezus mówi, iż ciężar grzechu Sodomy, pomimo całej obrzydliwości swojej, jest mniejszy niż ciężar grzechu ludzi, którzy żyli bardziej moralnie, bardziej przyzwoicie, a jednak widząc cuda, majestat, chwałę, działanie Pana Jezusa i słysząc Ewangelię, z premedytacją i z uporem serca odrzucają tę wieść Mesjasza. Więc zauważ, że człowiek żyjący bardziej moralnie, ale odrzucający Chrystusa, winien jest większej kary. Człowiek, który żyje niemoralnie, ale się opamiętał i nawróci. No, ten człowiek nie jest winien kary wtedy, ale jest zbawiony, bo kara zostaje mu zabrana. Pan Jezus stawia sprawę jasno. On jest jedynym zbawieniem i nawet Sodoma mogłaby być zbawiona, pomimo swoich obrzydliwości, gdyby pokutowała, gdyby się opamiętała. Człowiek, który żyje niemoralnie, którego udziałem są wszystkie te sprośności, o których ja dzisiaj mówiłem, ale uwierzy w Jezusa Chrystusa, pokutuje i opamięta się, może być wolny, czysty, lekki jak ptak. Będzie mu wybaczony. Ale człowiek, który odrzuca Chrystusa i Jego przesłanie, nigdy nie uwierzył, nie pojednał się z Nim, nie pokutował, ale wiesz, jak potrafi zapiąć dobrze marynarkę i wyglądać jak trzeba, kiedy trzeba, winien jest jeszcze większej kary, dlatego że słysząc o Chrystusie, widząc Jego działanie, doświadczając błogości i pokoju Jego obecności w Kościele, przychodząc, a jednak nie pokutował nigdy, winien jest większej kary. To jest ciekawe, a Pan Jezus stawia tę sprawę bardzo jasno. To wszystko, o czym dzisiaj powiedziałem, świadczy o tym, że bliskie jest przyjście Pana Jezusa, bardzo bliskie. Dlatego, że po raz pierwszy w historii ludzkości możemy powiedzieć, że to, o czym powiedział Pan Jezus, a więc grzech Sodomy, podobny grzech jak dzisiaj, jak kiedyś, ma miejsce na naszych oczach. Sodoma stała się naszym udziałem. Udziałem ludzi w XXI wieku. Kochani, Pan Jezus daje drogę wyjścia, zarówno dla homoseksualisty, jak i człowieka, który niemoralnie żyje, zdradza żonę, zdradza męża, ogląda pornografię, nieczystościami się karmi. To wszystko może być oczyszczone w jednej chwili, jeśli powierzysz swoje życie Jezusowi i oddasz się Mu, zawierzysz Jego łasce, pokutując najpierw. Pan Jezus powiedział, że będziesz stać. Będzie stało do dzisiaj. Mogłoby stać do dzisiaj. Możesz wytrwać i stał być do dzisiaj. Kara nie spocznie na Tobie, jeśli oddasz się Panu Jezusowi. To jest dla nas jest solidne wezwanie. Wezwanie do tego, aby sprawdzić w naszych sercach, czy żeśmy się pojednali z Panem. Nie sprawdzić, czy ja moralnie żyję, ale bez Chrystusa, ale sprawdzić, czy ja żyję z Chrystusem i tylko z Nim, czy należę do Niego. Kochani, może trzeba by było zakończyć modlitwą na sam koniec. Może zechcieliby powstać. Chciałbym mocno, bardzo mocno to zaakcentować. Iż Pan Jezus przyszedł, aby zgładzić wszelkie uczynki diabła. Wszelki grzech, wszelką nieczystość, wszelką obrzydliwość. I Jego krew przykrywa. Tam na krzyżu dał zbawienie każdemu jednemu człowiekowi. Pomyśl o kobiecie, którą przyłapano na cudzołóstwie. I ona przyszła. Chciano ją ukamienować, a on powiedział, ja Cię nie potępiam. Pomyśl o tym, jak wielka łaska w Jezusie Chrystusie jest dana człowiekowi, jeśli ten uwierzy w Niego i odda się Mu na zawsze. Zastanów się, czy Ty uwierzyłeś już w Jezusa, oddałeś Mu siebie i należysz już do Niego. Panie, dziękujemy Ci za słowo, choć bardzo niesmaczne są to tematy, Panie Jezu. To jednak widzimy w tym wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy,
Wielki upadek ludzkości, jakże niemoralny, jakże niegodziwy. Ale Ty, Panie, sam powiedziałeś, że choćby w jednym człowiek zgrzeszył, Twoje słowo tak mówi, choćby w jednym zgrzeszył człowiek, winny jest całemu prawu. Nie kategoryzujesz grzechu, grzech jest grzechem, każdy winien śmierci. Tak samo Twoja łaska nie ogranicza się do typów grzechu, ale łaska wylana jest darmo na każdego jednego człowieka, niezależnie od uczynków. Dziękuję Ci, Panie, i modlę się. A być może dzisiaj są takie osoby na tym miejscu, które jeszcze nie pojednały się z Tobą. Być może sądzą, że żyją bardzo moralnie, ale nie pojednały się z Tobą. Panie, proszę Cię, aby dzisiaj stał się dzień, w którym zawierzą Tobie, a nie swojej własnej mądrości, swoim własnym uczynkom, ale Tobie. Dlatego, że Ty jesteś jedynie drogą do Ojca. Ty jesteś drogą i zbawieniem. W Tobie jest zbawienie. Panie, dziękuję Ci. A tak strzeż, aby nikogo nie było pośród nas, kto widząc cuda, znaki, Twoją łaskę, obecność pośród nas, spoglądając na to, co Ty czynisz tutaj, w zborze w Czechowicach i widząc znaki Twojej przychylności, cuda Twoje, działanie, a jednak opierał się łasce Twojej i opierał się Chrystusowi. I pozwól na to, by taki człowiek wytrwał w tym stanie, w którym jest, ale raczej pociągnij go do pokuty i do oddania się Tobie. Panie, o to Cię proszę. Modlę się, zachowaj nasze dzieci, naszą mądrość w szkołach. Daj mądrość, wyczulone serce. Tak nas wszystkich strzeż. Sprawiaj, byśmy wzrastali w mądrość, poznanie. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest jasne, czytelne. Twoja wola bardzo znana. Możemy ją znać, rozpoznawać. Chwała niech Tobie będzie, Panie. Dziękujemy Ci.